Cześć, jeżeli nie wyobrażacie sobie swojej diety bez mięsa, no to koniecznie musicie obejrzeć ten film. Ja osobiście sobie nie wyobrażam nie jeść mięsa, nie wspominając już o niepiciu mleka, nie jedzeniu jajek i innych produktów, które pochodzą od zwierząt. Dlatego stwierdziłem, że podejmę Wege Challenge, czyli 10 dni wegańskiej diety. Zapraszam do oglądania, jak mi poszło. A z racji tego, że filmy, wiecie, slow motion, pokazanie produktu, epicka muzyka są teraz takie popularne w każdym filmie i vlogu, to stwierdziłem, że też nagram sobie taki filmik. A co tam? Lecimy! Dobra, jesteśmy po zakupach. Kupiliśmy naprawdę sporo zieleniny. Szczerze powiem, że pierwszy raz stosunek zielska do mięsa u mnie był tak wysoki, bo praktycznie z mięsa, z produktów takich, których jem na co dzień, to kupiłem sobie paczkę kawanosów, które zjem dzisiaj i jutro, żelki, których już nie będę mógł jeść, bo zawierają żelatynę, no i miliard misia, którego znalazłem w jakimś tam limitowanym smaku, ja nie widziałem go wcześniej, więc to jest na dzisiaj i na jutro, a tak no pokupowaliśmy sporo warzyw, dwa humusy, Halinka też chciała cieciorkę do sałatek. Nigdy tak jako taką za cieciorką nie tego, ale no jak chciała to te. I kupiłem trzy rodzaje mleka. Kupiłem sojowe, ryżowe i migdałowe. Dlaczego trzy? Bo jako tako ich nigdy nie piłem. A różnica w cenie jest taka, że to kosztuje piątkę, te kosztuje chyba 7,50, a te 6,50. Dlatego po prostu chcę zobaczyć, czy na przykład między tymi dwoma będzie jakaś znacząca różnica smaku. Tak, żebym później no też nie musiał przepłacać za coś, co i tak... Powiedzmy, będzie smakować tak samo. Tutaj mam spory zestaw owsianek, tak żebym w pracy też miał co jeść. Bardzo fajne makro ma przy okazji. Malina, żurawina, wiadomo, no coś tam cukru to będzie miało, no standardowo coś musi to mieć. O, no, prezentuje się tak jak teraz, czyli 63 gramy węgli, 17 cukru. Nie jest to tragedia jak na taką owsiankę, powiedzmy, gotową. No i praktycznie to, co tutaj widać, tym będę się przez następne 10 dni żywił. A, jeszcze mam mleczko kokosowe, albo do kawy, albo do jakiegoś sosu. No, zobaczę, do czego to wykorzystamy. No wiadomo, w międzyczasie coś będziemy dokupywać, ale zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Tak, w sumie siedząc jeszcze przy pracy, zgłodniałem. Jest, no, można powiedzieć, pierwsze minuty mojego Wege Challenge'u, więc przyniosłem sobie tutaj troszeczkę orzeszków ziemnych. Oczywiście orzeszki są solone. Z parę minut po północy, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A, i tu mam jeszcze herbatkę o smaku barabara. Nie wiem, co to za smak. Halinka mnie zrobiła, powiedziała, że taki. No to piję. To widzimy się później. Się jednak okazało, że to nie była herbatka o smaku barabara, tylko bora bora, ale wiecie co? Była pyszna i szkoda, że się już skończyła. No, zostało tyle, ile widzicie. Ale tak poza tym odkryłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie... że Pepsi Max też jest wegańska. Więc w sumie będę pił ją przez te 10 dni challenge'u wraz z herbatką o smaku bora bora, nie barabara, bora bora i wodą. I tyle. Jestem po śniadanku, w sumie dojechałem do pracy, mam dosłownie 5 minut, żeby coś nagrać, więc na krótko. Na śniadanie miałem bułkę z humusem i praktycznie tak wygląda mój zestaw śniadaniowy do pracy, do standardowo do tego oczywiście ta owsianka, którą wam pokazywałem wcześniej. Jakiś tam owoc, orzechy, tak jestem w miarę spakowany. Dodatkowo nie będę rezygnował z suplementacji, którą stosuję na co dzień, bo witaminy, minerały tam nie wchodzą jakby w konflikt z tą dietą wegańską,
ale mam dwa produkty, mianowicie witaminę D i omega 3, które no niestety, znaczy musiałbym zamienić, żeby to było wegańskie, bo w witaminie D mam żelatynę wołową w kapsułce, znaczy ta powłoczka kapsułki jest zrobiona z tej żelatyny wołowej, a w omega 3, no omega 3 jest po prostu pochodzenia zwierzęcego, więc wiem, że MyProtein ma na przykład wegańską, ale musiałbym specjalnie kupować opakowanie Omegi na 10 dni challenge'a. No i już nie chciało mi się zamawiać, marnować pieniędzy, skoro mam taki zestaw na cały rok. To i tak za bardzo nie wpłynie na to, czy wytrzymam, czy nie. Jeżeli faktycznie no, ktoś myśli o takim weganizmie na pełną parę, no to na pewno wtedy takową omegę sobie kupi. W ogóle dzisiaj mamy Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Jakoś tego nie czuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Widzimy się później. No, więc jestem już po pracy. Jest po 17. Halina przywitała mnie pyrami z kapustą. Może nie wygląda to zbyt apetycznie, ale jest naprawdę smacznie, ale przed wejściem do domu przywitał mnie oto taki list. Jak widzicie coś takiego w domu, to już jest źle. Zaraz to otworzę, bo nie zjem spokojnie, jak nie zobaczę coś w środku. To nie może być nic dobrego. Szczerze wam powiem, że ledwo doczołgałem się tutaj do komputera. Jestem tak po prostu przeżarty. Jestem ciekaw, na jak długo, bo jednak po takim posiłku, w którym jest kawał mięcha, przez następne parę godzin nie chce mi się jeść. Mam nadzieję, że nie będzie teraz takiej sytuacji, że za 2 godziny zgłodnieję. Znaczy, no, pewnie zgłodnieję, ale nie aż tak, żeby od razu biec do lodówki. Że tak już za godzinę nie będę czuł lekkiego głodu. Mam jeszcze jakieś 2 minutki, zanim odpalę live'a, więc zrobię taki sobie szybki przegląd jeszcze. Jeżeli chodzi o to, co jem w ciągu dnia, no to na koniec dzisiejszego dnia po prostu wrzucę taką tabelkę, najlepiej tabelkę, co jadłem. No i w ciągu tygodnia będę pokazywał wam tylko te takie fajniejsze posiłki, albo takie, które będę zmieniał. No bo na dobrą sprawę i tak codziennie jakaś ta owsianka będzie, będzie ten hummus, będzie pieczywo, no więc chyba nie ma sensu, żebym wam to pokazywał, no bo w kółko po prostu będzie to samo. Jedyne co, to dzisiaj zdecydowanie narzekam na zmęczenie, ale to dlatego, że no kładłem się po 2, wstawałem po 7, więc tego, w sumie przed 7, więc tego snu nie było za dużo, tak więc jeszcze przed live'em tutaj mam czystą kofeinę, to jest 200 mg w jednej takiej tabletce. Tych tabletek widzicie, że dosyć sporo tutaj jest, więc niezły zestaw. Dla porównania jeden taki standardowy energetyk, czy tam Red Bull, Tiger i tak dalej, mają 75 mg, więc jest powiedzmy taka równowartość prawie 3 puszek energetyka. Więc teraz sobie szybko biorę jedną tabletkę i zaczynam live'a, bo już praktycznie wszystko gotowe. Dobra, jestem już po live'ie, podliczyłem sobie wszystko, co dzisiaj zjadłem. Tutaj standardowo woda, tu mam jeszcze taką złotą rację żywnościową, to jest na później, bo jeszcze dzisiaj mam dosyć sporo pracy, jest 10 godzina. To jest w razie czego, jakbym zgłodniał. Na razie nie jestem tragicznie głodny, ale no, nie ukrywam, że za 2 godziny może się to zmienić. No i tak podsumowując to, co zjadłem, 2950 kalorii z tymi orzechami, które chrupałem już sobie wczoraj o północy. Później w pracy jadłem jabłko i tą owsiankę. Razem z tymi bułami, z hummusem. Tutaj mam praktycznie wszystko podliczone, czyli jakąś dodatkową porcję orzechów razem ze słonecznikiem, no i bułkę z hummusem. To akurat mój największy posiłek, bo tutaj wyszło 1500 kalorii. Po powrocie to, co widzieliście, te ziemniaki z tą kapuchą, to było 560 kalorii. Ta kapucha to było w sumie 150, więc też nie ma tragedii. No i teraz na kolację jadłem jeszcze banana z kiwi z masłem orzechowym. I finalnie tak patrząc,
Jak sobie sprawdzę makro, tylko muszę chyba sprawdzić na dany dzień. Tak, na dany dzień. To tu mam węglowodany, tu mam tłuszcze, tu mam białko. No i tego białka zjadłem. Ile? 109 gram ze źródeł roślinnych. Nie ma tragedii. Więc ja zostaję dzisiaj już z tą złotą racją żywnościową. No i pewnie widzimy się dopiero jutro. Chociaż nie wiem, co jutro będę jadł, ale pewnie też takie podsumowanie krótkie zrobię. Cześć ponownie. Tym razem nie w drugiego dnia challenge'u, ale już trzeciego. Jestem w pracy, a akurat wyłączyli mi prąd, więc no, mam chwilę, żeby nagrać coś do tego vloga. Generalnie tak, wczoraj miałem pierwszy swój taki większy kryzys, bo jadłem kolację około godziny 10, kładłem się w pół do drugiej. Powiem szczerze, że tak. No, kasa mi pika. Tak strasznie byłem głodny, ale tak zarazem wygodnie leżałem, że nie chciało mi się w żaden sposób ruszać z tego łóżka. No bo też nie o to chodzi, żebym w jakiś sposób tam mocno pilnował te kalorie, po prostu żebym no, jadł wege. Tak częściowo wege, no bo jak na czymś jest napisane, że może zawierać śladowe ilości gdzieś tam, wiecie, w tych alergenach, to olewam. Bo nawet w tej owsiance, którą jem, to tak jest napisane. Jezu, tu mi pika, tam mi kurtka spadła. Co za dzień, prądu nie ma. Tragedia. Generalnie Halinka mnie wczoraj bardzo fajnym obiadem zaskoczyła, takimi wrapami właśnie z warzywami, pieczoną cukinią. Było to tak dobre, że naprawdę nie czułem w żaden sposób, że brakowało mi tam mięsa. Niestety nie nagrałem, bo byłem tak głodny, miałem tak mało czasu, że tak naprawdę jadłem w biegu pomiędzy jednym a drugim spotkaniem. Jakieś powiadomienie jeszcze dostałem. Cicho, kasa, dobra, może wyłączę. Nawet wczoraj niestety musiałem odpuścić live'a. Następny live będzie dopiero w piątek. Dzisiaj mamy środę. Bo naprawdę, ale w tym tygodniu nie mam odrobiny wolnego czasu. Ogólnie z tym wrapem to no, nic straconego, bo poprosiłem Halinkę, bo po prostu było to tak dobre, żeby dzisiaj na obiad też to zrobiła. Ale jeszcze nie wiem, bo miałem jeszcze jakiś inny pomysł. Zobaczymy w końcu, co zrobi, bo teraz jak nagrywam jest 10:30, więc jeszcze nie wiem. Jeżeli będzie ten wrap, to pokażę Wam, jak on wyglądał. Jeżeli nie, no to też pokażę Wam dzisiaj, bo mam troszeczkę więcej czasu, nie mam żadnych spotkań później po południu. Pokażę Wam, jak ten jak mój obiad wygląda. O, tak, to chciałem właśnie powiedzieć. Nie mam też podsumowania tego, co wczoraj zjadłem. Tak naprawdę mam wszystko gdzieś popisane na kartkach, na zdjęciach. Będę dzisiaj to wieczorem dopiero liczył, no bo tak jak mówiłem, nie miałem wczoraj czasu. No i pokażę Wam po prostu dzisiaj wieczorem, co zjadłem dzisiaj i co zjadłem wczoraj. Tak chyba będzie najlepiej, bo nie chcę tego robić na szybko. Faktycznie usiądę, policzę i zobaczymy, ile ostatecznie wczoraj zjadłem. Tak jak mówiłem wcześniej, nie pilnuję się za bardzo z kaloriami. Jak jestem głodny, to po prostu idę jeść. No wiecie, za dużego wyboru nie mam. Nabiorę jakieś zielsko, jakiś owoc i po prostu wcinam, albo jakieś orzechy. Ale myślę, że coś koło 3000 znowu wczoraj zjadłem. Zresztą zobaczymy za chwilę. W ogóle minęła jakaś godzina od momentu, w którym wyłączyli nam prąd. Nadal go nie ma, a teraz jeszcze jest bardziej przerażająca rzecz, bo ani nie ma prądu, ani nie ma sieci komórkowej. Na wszystkich telefonach nagle straciłem zasięg. Czuję się odalienowany, tak, odcięty od świata. No i tak właśnie wygląda mój obiadek. To jest ryż kary z jakimś zielskiem. To jest chyba cukinia, marchew. No nie wiem co jeszcze, ale generalnie bardzo to lubię i zawsze tak jadłem, tylko że miałem tu jeszcze mięso, więc no dzisiaj muszę obejść się smakiem. Jest pół do szóstej. Generalnie mam jeszcze na deserek taki pudding chia. Pokażę Wam za chwilę. I ogólnie zauważyłem, że mam troszeczkę więcej energii. Mimo tego, że śpię tak, no. Teraz ten tydzień spałem 10 godzin. Niby fajnie, niby wzorowo, podręcznikowo, tylko że to było 10 godzin na 3 noce. Więc no nie za fajnie.
Można by było pomyśleć, że to efekt placebo, ale myślę, że jednak jest to zasługa tego, że wyeliminowałem ogromną ilość cukru ze swojej diety. I właśnie dzięki temu no, nie mam tych skoków i no, po prostu jestem mniej zmęczony, bo teraz taki cukier, który jem, to jest o, taki tiktaczek. One też są chyba wege, mam nadzieję przynajmniej. No i mam tutaj ten pudding z chia. On jest taki pół zagęszczony. Nie pamiętam dokładnie, co Halinka dała tutaj w środek. Zaraz się będę tym delektował, później sobie zrobię krótkie podsumowanie. No i dzisiaj przyszedł do mnie laptop, którego zamówiłem. To jest po prostu nowy zakup do firmy, do pracy, głównie do pracy. On nie ma w sumie służyć do niczego innego. No ale w razie czego też jest w stanie coś tam obsłużyć. Było to taki sprzęcik, powiedzmy do 2500. Jeżeli chcielibyście recenzję, no bo w końcu po to jest ten kanał, tak? Jakiś taki krótka informacja o użytkowaniu, ile FPS-ów wyciągnie się w Wiedźminie, no to napiszcie w komentarzach. Ja po prostu taką recenzję przygotuję osobno na kanał, a teraz nie będę się tym, że tak powiem, rozgadywał na ten temat, tylko zajmę się rzeczą ważniejszą, czyli jedzeniem. Cześć ekipa, jest czwarty dzień mojego wege challenge'u, w pół do szóstej już po południu. Stwierdziłem wczoraj, że nie będę nagrywał takiego podsumowania dnia, co jadłem, ile zjadłem i tak dalej. Po prostu zrobię na koniec tak jakby całego challenge'u informacje o tym, ile tam było białka, węgli, tłuszczy. No tak po prostu takie podsumowanie, ile kalorii jadłem w ciągu dnia. No i będę wam pokazywał te takie nie posiłki, które coś więcej wnoszą do tej diety niż pieczywo i humus. Bo tak z reguły jem rano, do tego owsianka, więc no, to nic specjalnego, nie zamierzam wam tego pokazywać. W ogóle dzisiaj szalony dzień, jest w pół do szóstej, o szóstej mamy takie spotkanie rodzinne dotyczące wakacji, więc jeszcze muszę jechać po dziadków, do wuja, a o 19 zjeżdża nam jeszcze tir do firmy i trzeba jechać na rozładunek, więc powiem wam, że jak wyszedłem o 8 z domu, to teraz wpadłem o wpół do, przepraszam, o 7 wyszedłem z domu, to teraz wpadłem o wpół do 6 coś zjeść. No i lecę dalej, pewnie wrócę o 8, może o wpół do 9. Ciekawie, ciekawie, ja jeszcze miałem dzisiaj w planach nagrać wam filmik o OBS-ie i o problemach. Takie szybkie rozwiązanie tych problemów, które czasami się pojawia. No ale nie wiem po prostu, czy zdążę, bo jeszcze mam parę maili na parę maili muszę odpisać. Tak więc pokazuję wam szybko, jak wygląda ten wrap, o którym wspominałem chyba drugiego dnia. Chyba tak. Więc pokażę wam, jak wygląda ten wrap i się zbieram. To generalnie też nic jako tako specjalnego. Tu jest taka pieczona, znaczy smażona cukinia z przyprawami, do tego ogórek, marchew, hummus i wrap, więc ja sobie to jeszcze poleję keczupem. No i zawinę i wcinam i tak jak mówię, no lecę. Może się jeszcze dzisiaj odezwę. Jak nie, to jutro mam więcej pracy przy komputerze, bo mam do porobienia parę katalogów, więc może wtedy po prostu w przerwach coś ponagrywam, bo jutro chyba nie będzie aż takiego dnia wariata. Chociaż nie wiem. Zobaczymy. Cześć ekipa. Jest piąty dzień mojego wege challenge'u. Dzisiaj, tak jak mówiłem, siedzę bardziej w domu, siedzę przy kompie, siedzę przy katalogach z tyłu, bo musimy zaktualizować, muszę poaktualizować ceny w jednej firmie. Więc mam więcej takiej roboty tutaj, ale z czasem nie bardzo, bo Halinka mi się rozchorowała i to rozchorowała mi się tak, że w ciągu jednego dnia rano było ok, a wieczorem miała 39,3, więc no za chwilę jedziemy do lekarza, teraz jest 14 godzina. Późno też dzisiaj wstałem, no bo wczoraj siedziałem do późna z tym, no i dzisiaj w sumie od rana też, tak wiecie, z takimi projektami wolę sobie posiedzieć w nocy, nikt wtedy nie przeszkadza, nie zawraca głowy i tym podobnym. No ale lecimy zaraz do lekarza, a że lekarza i w sumie po Halinki brata, czyli mojego przyszłego szwagra, bo będzie u nas na takich ala feriach, więc no, mamy do zrobienia jeszcze 200 coś kilometrów,
bo tam jest chyba stówkę, no ona lekarza ma u siebie tam, gdzie po prostu mieszkała, więc musimy jechać tam do lekarza, odbierzemy młodego i wracamy tutaj. Nie wiem, czy zdążymy na live'a, który miał być o 18, raczej nie, bo 16... Latające telefony. Raczej nie, bo no 16:10 ma lekarza, a to jest jakieś półtora godzinki drogi, więc raczej tego live'a niestety dzisiaj będę musiał trochę też przesunąć. Co do jedzenia, no dzisiaj zjadłem bułkę z hummusem i tyle. Na razie nic więcej, ani nie miałem czasu, ani chęci jeść. A no i kolę sobie piję, no standardowo witaminki i tym podobnym. Siemanko ekipa, zaraz pokażę wam, jak wygląda moja szanka siódmego dnia Wege Challenge'u, który miał trwać 10 dni. No właśnie, miał trwać. No niestety Halinka mi się tak pochorowała. Ona była takim moim głównym wsparciem, jeżeli chodzi o ten challenge. I nie mam tutaj na myśli wsparcia mentalnego, tylko wsparcie w ten sposób, że no dużo rzeczy, które jedliśmy, no przygotowywała ona. Chodzi mi ogólnie o obiady. A ja miałem naprawdę ciężki tydzień, ciężki weekend i no zabrakło już mi na to czasu. Zresztą zobaczcie sami. To jest moja dzisiejsza wege kolacja, czyli mam tutaj pełne wegetariańskie mięso, trochę zieleniny, oczywiście wegetariański boczek, no i wegański ser. No sorry. Tak się kończy mój dzisiejszy wege challenge. Nie chodzi mi o ten posiłek. Bardziej mam na myśli to, że dzisiaj już po prostu jadłem normalnie w ciągu dnia. No, standardowo zacząłem dzień od owsianki, zjadłem jakąś tam bułę z hummusem, ale jeżeli chodzi o obiad, u mnie w domu aktualnie są wszyscy chorzy, więc na przykład na obiad zjadłem już normalnie rosół, też nie chcę się pochorować. Poza tym bardzo lubię, już nie mogłem sobie po prostu darować. Było to naprawdę dla mnie ciężkie wyzwanie, bo jestem osobą, która nie wyobraża sobie nie jeść mięsa, a już samo to, że nie mogłem mieć na przykład jajek, sera, które bardzo lubię, było dla mnie bardzo ciężkie. Z takich generalnie wniosków czułem się troszeczkę lepiej funkcjonował mój żołądek, troszeczkę czułem tak lżejszy na żołądku, ale może było to spowodowane tym, że faktycznie wyrzuciłem dosyć dużo przetworzonych rzeczy, zastąpiłem je jakimiś warzywami, owocami, no i wyrzuciłem tą ogromną ilość cukru, którą wcześniej spożywałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie dotrwałem do końca. No cóż, nie wszystko musi iść zawsze zgodnie z planem. Jeżeli macie jakiś fajny challenge, który mógłbym podjąć, ale nie jest on związany z niejedzeniem mięsa, napiszcie w komentarzach. Zostawcie subskrypcję tego kanału, zostawcie kciuka w górę chociaż na pocieszenie. No i trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie tego całego vloga. Na razie. Cześć. Tak jeszcze podczas montowania Wege Challenge stwierdziłem, że nagram taką wstawkę, którą dodam na koniec. Generalnie przesiadłem się z Vegasa na Adobe. I powiem wam, że w tym momencie dla mnie to jest czarna magia. Jednak 6 albo 7 lat pracy na Sony Vegasie w różnych wersjach, ale w każdym razie był to zawsze Sony Vegas, wcześniej był tylko Windows Movie Maker. I teraz przejście na jakby oprogramowanie Adobe to cios w plecy praktycznie, bo no wszystko, wszyściutko inaczej, a troszeczkę byłem zmuszony, żeby się przesiąść. Pierwsza rzecz, kwestia licencyjna. Adobe miał fajną ofertę teraz na wszystkie aplikacje, sobie rozszerzając Photoshopa na wszystko. No a druga rzecz jest taka, że niestety, ale Sony Vegas, nieważne w której wersji, ma bardzo duży problem z montażem, znaczy generalnie z obsługą filmów z iPhone'a, a wszystkie te vlogi, wszystkie takie wstawki, gdzie jestem ja? Nagrywam telefonem, więc żeby później przyszłościowo nie mieć problemów, stwierdziłem, że zainwestuję w Adobe. No i pomęczę się przez parę pierwszych miesięcy, żeby po prostu ogarnąć całość, jeżeli chodzi o montaż.
I generalnie, żeby sprawa była jasna, podczas Wege Challenge'u nie przeszkadzało mi samo jedzenie, bo większość z tych rzeczy po prostu włączę do swojej diety tak czy siak, albo one już po prostu są. Poczekajcie, bo znowu mi za chwilę telefon spadnie. O, mam złapany inaczej. Bo te produkty albo jadłem, albo jem, albo będę jadł. Generalnie przekonałem się do mleka ryżowego. Migdałowe mi tak średnio smakuje, poza tym jest najdroższe, a ryżowe bardzo mi zasmakowało, więc zamierzam mimo wszystko włączyć je do swojej diety. Tak, żeby może jako alternatywa do tego zwykłego krowiego czasami od czasu do czasu coś zamienić. Po prostu najzwyczajniej w świecie zabrakło mi już czasu na przygotowanie tych obiadów. Mówiłem wam, jaka była sytuacja, więc no cóż. No, wyszło jak wyszło. Trzymajcie się. Cześć.